Łączymy wszystkich, to idea przewodnia Kongresu 590. Łączymy też tematy, to gospodarka, energetyka i transformacja. Szanowni Państwo, bardzo gorąco zapraszam na scenę ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w Kongresie 590. To wydarzenie, które każdego roku i dobrze, i słusznie, że skupia uwagę opinii publicznej całego kraju. To jest forum, na którym wymieniane są opinie i przedstawiane są pomysły na temat wzmocnienia marki polskich produktów i wzmocnienia polskiej gospodarki. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tegorocznej edycji, w tegorocznym kongresie. A to oznacza, i tak to odbieram, i tak to odbiera mój zespół, moich współpracowników, że uważają Państwo infrastrukturę za ten segment działalności państwa, segment uwzględniający również transport, który ma szczególne znaczenie dla rozwoju naszego kraju oraz poprawy jakości życia obywateli. W swoim wystąpieniu chciałbym się skupić na tych działaniach podejmowanych przez nasz resort, które wzmacniają polską gospodarkę i przyczyniają się do jej lepszej pozycji na arenie międzynarodowej. Pragnę przedstawić Państwu nasze dokonania w tym zakresie oraz zarysować perspektywę co do kolejnych naszych działań. Niewątpliwie największym i najbardziej ambitnym przedsięwzięciem, do którego przystąpiłem wraz z zespołem moich współpracowników w 2015 roku, a to jesienią 2015 roku zostałem powołany na funkcję ministra infrastruktury i budownictwa, to przedsięwzięcie najbardziej ambitne to polska część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Via Carpatia to szlak drogowy, który docelowo łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i z Morzem Egejskim. Przypomnę, że pomysłodawcą, inspiratorem i tym, który uruchomił ten projekt, projekt międzynarodowego połączenia drogowego, w 2006 roku był prezydent Rzeczypospolitej, pan profesor Lech Kaczyński. To pan prezydent Lech Kaczyński doprowadził do podpisania porozumienia łańcuckiego, tak zwanego porozumienia łańcuckiego w 2006 roku, porozumienia deklaracji łańcuckiej podpisanej przez Polskę, Słowację, Litwę i Węgry. I to te kraje wówczas wyraziły wolę i chęć budowy trasy biegnącej wzdłuż wschodnich granic Unii Europejskiej. Trasy, która w swoim zamyśle miała uzupełniać sieć komunikacyjną naszych krajów o kluczowy dla naszego rozwoju kierunek północ-południe. Ta deklaracja została podpisana w Łańcucie. Od tego momentu datuje się historia budowy tego szlaku. No i teraz krótki rys historyczny i przybliżę tamte czasy i lata, które po tamtym wydarzeniu nastąpiły. Odezwały się głosy krytyczne, odezwały się głosy ludzi, którzy uznali, że są to bezsensowne działania, zupełnie bez potrzeby, bo kierują wysiłek
państwa, i to nie tylko Rzeczypospolitej, ale innych państw, za na zupełnie niepotrzebną inwestycję komunikacyjną, drogową w Układzie Południkowym. Niektórzy wówczas politycy kwestionowali wręcz zasadność tej budowy. I dzisiaj myślę, że nie będą się czuli obrażeni, bardziej będą się czuli zawstydzeni, kiedy powiem, że były to głosy ludzi tchórzliwych. Ludzi, którzy nie posiadali w tamtym czasie wizji rozwoju Polski, ale ci ludzie też nie posiadali wizji możliwych zagrożeń dla Rzeczypospolitej, możliwych zagrożeń dla tej części Europy, w której jesteśmy. Można by też znaleźć akcenty, elementy złej woli w tamtym czasie wśród ludzi, którzy mówili, że budowa dróg we wschodniej Polsce kompletnie nie ma sensu. I były to takie same głosy, jak te, które mówiły o tym, że budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest absolutnie pozbawiona sensu i tak naprawdę godzi w interes Rzeczypospolitej. Oni też kwestionowali rozbudowę polskich portów. Tacy sami ludzie kwestionowali budowę portu w Gdyni w latach 20., twierdząc, że po co budować port w Gdyni, skoro jest w Gdańsku, a że Gdańsk jest już w zasadzie poza granicą Rzeczypospolitej, to dla nich nie miało żadnego znaczenia. Bo dla nich znaczenie miało to, żeby się nic nie wydarzyło. To identyczna narracja. Ale jeszcze raz powtarzam, nie mówię tego, aby tych ludzi obrazić, ale aby wzbudzić w nich refleksję, aby na przyszłość, ale także i teraz, nie przeszkadzali w realizacji projektów jakże ważnych dla Rzeczypospolitej, jakże ważnych dla naszej części Europy. A jak ważnych, to wiem, bo słyszałem chociażby, przysłuchiwałem się debacie w Rydze, debacie konferencji inicjatywy państw Trójmorza. Nie było wówczas tam polityka, prezydenta, premiera, który nie mówiłby, nie wspomniałby o Via Carpatii. Via Carpatii jako drodze życia, jako drodze dającej poczucie bezpieczeństwa, jako drodze stabilizującej układ w tej części Europy. No, zresztą wracając do tych ludzi, Polska zawsze musiała się zmagać z ludźmi. Zawsze na przestrzeni wieków pojawiali się tacy, którzy działali wbrew jej interesowi, wbrew interesowi Rzeczypospolitej, wbrew jej rozwojowi. A to właśnie tej idei silnej, dobrze zorganizowanej, ważnej w regionie, odgrywającą ważną rolę w regionie Rzeczypospolitej. Temu celowi służy budowa Via Carpatii. A takie cele jak Via Carpatia potrafią wyznaczać ludzie, którzy mają nietuzinkowe spojrzenie w przyszłość, nietuzinkową wyobraźnię, olbrzymią wyobraźnię, ale i wielką wiedzę i poczucie odpowiedzialności za Rzeczypospolitą. I człowiekiem, który potrafił stawiać tak dalece i tak ważne cele, był właśnie świętej pamięci profesor, prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. W ostatnim szczególnie czasie, w ostatnich tygodniach i miesiącach
powielokroć przywoływane są słowa pana prezydenta, kiedy mówił o możliwych zagrożeniach w naszym regionie i zagrożeniach płynących szczególnie ze strony Rosji. Ci sami ludzie złej woli, ci sami, którzy twierdzili, że Via Carpatia nie jest potrzebna, odpowiadali panu prezydentowi, że głęboko się myli, że opowiada mrzonki, że przecież żadnego zagrożenia nie ma. Dzisiaj mógłbym zadać pytanie, gdzie oni są. Ale odpowiadam sobie po raz wtóry na to pytanie i proszę i apeluję do nich. Dzisiaj już nie przeszkadzajcie. Dzisiaj pozwólcie realizować projekty ważne dla Rzeczypospolitej. Dzisiaj nie przeszkadzajcie tak, jak przeszkadzaliście ostatnio w Parlamencie Europejskim, głosując przeciwko projektowi szlaku Via Carpatia. Bo niestety i do takiego dramatu, bo w innych wymiarze tego nie postrzegam, również i niedawno doszło, za przyczyną złych ludzi. Za przyczyną złych ludzi. Wielce Szanowni Państwo, ten czas na szczęście minął. Ci ludzie nie mają wpływu na decyzje dotyczące państwa polskiego, nie mają wpływu na decyzje dotyczące połączeń komunikacyjnych, na decyzje, których wynikiem są wielkie inwestycje, i to drogowe, i kolejowe, i lotniskowe. W 2017 roku rozszerzyliśmy program budowy dróg krajowych, w sposób znaczny powiększając i planowane budowy autostrad, ale szczególnie dróg ekspresowych, dróg szybkiego ruchu, dróg, które tworzą w Polsce sieć połączeń drogowych, połączeń komunikacyjnych bezpiecznych, przewidywalnych i często dla kierowców komfortowych. I w tym planie z 2017 roku znalazł się cały przebieg Via Carpatii w Polsce. Cały jej przebieg, ponad 700 kilometrów. I dzisiaj efekt mamy taki, że już kierowcy mogą korzystać z drogi ekspresowej między Rzeszowem a Lublinem. Już dzisiaj uruchamia się proces inwestycyjny, podpisywane są umowy na realizację kolejnych odcinków Via Carpatii między Rzeszowem a południową granicą państwa w Barwinku. Już dzisiaj trwają prace przygotowawcze bo rozstrzygane są przetargi, prace przygotowawcze dla budowy drogi Via Carpatia między Lublinem a Białymstokiem. Już dzisiaj można powiedzieć, że te realne terminy dla budowy Via Carpatia w Polsce są obowiązujące. I obowiązująco traktują koniec 2005-2006 rok jako ukończenie tej sieci na terenie Rzeczypospolitej, ukończenie Via Carpatia. Już dzisiaj nawiązałem do wątku agresji Rosji na Ukrainę. Dzisiaj wszyscy dostrzegają i znają pojęcie droga rokadowa. Dzisiaj wszyscy wiedzą, czym jest droga obronna. Dzisiaj każdy z nas chciałby mieć poczucie, że w razie potrzeby polskie wojska sojusznicze przemieszczą się bardzo szybko wzdłuż wschodniej granicy państwa. Dzisiaj Via Carpatia jest ważna dla Ukrainy, ale ważna jest dla Litwy, ważna jest dla Łotwy, ważna jest dla Słowacji, ważna jest dla Węgier, Węgrzy już ukończyli swój szlak na terenie Węgier, jakże ważna jest dla Bułgarów czy Rumunów. I pojawia się teraz pytanie, czy tak śmiały i
odpowiedzialny i ważny projekt, jak projekt Via Carpatia na odcinku łączącym stolicę województw podkarpackiego, lubelskiego, oznacza, że spoczywamy na laurach? Na pewno nie. Realizujemy kolejne odcinki, realizujemy kolejne przedsięwzięcia uzupełniające tą sieć drogową. Mam tutaj na myśli chociażby inwestycje na Lubelszczyźnie, drogę ekspresową numer 17, drogę ekspresową numer 12. To drogi, to odnogi Via Carpatii, które sięgają do wschodniej granicy naszego państwa. Szlak Via Carpatia realizowany jest z pieniędzy krajowych przy wsparciu środków europejskich. Trwają bardzo usilne działania, aby wpisać szlak Via Carpatia na całej swojej długości do europejskiej sieci transportowej, do sieci TEN-T. To nasze dążenie wspierane jest przez Litwinów, wspierane jest przez Łotyszy, wspierane jest przez Estończyków. Tutaj wymieniam państwa nadbałtyckie, które żywotnie zainteresowane są budową tej drogi. Ale nie tylko. Już powiedziałem wcześniej, w słowach prezydenta Rumunii, w słowach prezydenta Bułgarii przebijało, że Via Carpatia to jest priorytet, to jest strategiczny cel rządów obydwu tych państw. Dzisiaj można by zadać pytanie, czy pan prezydent świętej pamięci profesor Lech Kaczyński miał rację, czy Via Carpatia pobudza tą część naszej Europy? Pobudza zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo w oczach przywódców i głów państw, chociażby tylko obecnych na szczycie inicjatywy Trójmorza w Rydze, podczas poniedziałkowej debaty wybrzmiało wielokrotnie stwierdzenie: dzisiaj to najważniejsza inwestycja w Europie. Dzisiaj to najważniejsze przedsięwzięcie w Europie. I tutaj szczególna rola Rzeczypospolitej. Kiedy swoją ideę przedstawiał pan profesor, prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński, wielu pytało, z czymże jest Via Carpatia. Kiedy w imieniu polskiego rządu podnosiłem konieczność wpisania Via Carpatii do sieci bazowej, europejskiej sieci bazowej transportowej TEN-T, w 2016-2017 roku dopytywano, o jakim projekcie człowiek z Polski mówi. Co to za projekt, który ma być tym projektem interesującym dla Europy? I dzisiaj ten projekt jest faktem, a w świadomości wszystkich polityków, liczących się polityków i dobrze życzących swoim państwom polityków Unii Europejskiej, ale nie tylko, ten projekt przewija się praktycznie w każdym ich wystąpieniu, kiedy mowa jest o strategicznych realizacjach, strategicznych inwestycjach w Europie. Tym innym strategicznym celem, dzisiaj też wspomnianym, tym projektem jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, podobnie jak Via Carpatia. Ten projekt powinien już być dawno ukończony. Ale też tchórzliwe postawy, które nie pozwoliły podjąć trudnych decyzji, dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości spowodowały, że dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął tą trudną, odpowiedzialną decyzję i te inwestycje albo mamy na ukończeniu, jak w przypadku budowy kanału przekopu Mierzei Wiślanej, albo w mocnym stopniu zaawansowane, jak budowa Via Carpatii w Polsce.
Szanowni Państwo, infrastruktura w Polsce rozwija się dynamicznie i dzieje się to zarówno w strategicznych obszarach, o których powiedziałem, jak i na poziomie lokalnym, tym najbliższym każdemu mieszkańcowi gminy, powiatów. To nie jest tylko i wyłącznie cel, jakim są drogi ekspresowe, autostradowe. To także bezpieczne, przewidywalne drogi gminne i powiatowe. I tutaj rząd aktywnie wspiera działalność samorządów. Przypomnę tylko, że ponad 14 tysięcy kilometrów dróg gminnych i powiatowych zostało przebudowanych, zmodernizowanych w ostatnich 3 latach za przyczyną wsparcia środkami kierowanymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do samorządów. To uruchomienie także 5 tysięcy lokalnych połączeń autobusowych. Dzisiaj pociągi zatrzymują się na 2-krotnie większej liczbie stacji niż przed 5-6 laty, kiedy trwał jeszcze niestety przed 7-8 laty proces zwijania polskiej kolei. Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym skutecznie i tą walkę będziemy realizować w dalszym ciągu. Dzisiaj Polska jest uważana za wzór w rozwoju spójnej sieci komunikacyjnej. Piękne polskie drogi budują polską markę w Europie i na świecie oraz przekonują inwestorów, że warto lokować swoje nadzieje i pieniądze w polskich drogach. Nadrabiamy w ten sposób wieloletnie zaległości, które niestety były udziałem polskiego transportu w wyniku prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki przez poprzedzające nas kolejne rządy. Nie oglądamy się jednak za siebie. Oczywiście pamiętamy o tym, co było wcześniej. My idziemy do przodu i takie musi być przesłanie naszych starań w trzeciej dekadzie XXI wieku. Łączymy Polskę, przybliżamy Polaków do siebie i budujemy lepszą, stabilną przyszłość polskich rodzin i polskich przedsiębiorców w dynamicznie rozwijającym się kraju w sercu Europy, w kraju, jakim jest Polska. Dziękuję za uwagę. Skończył. Bardzo gorąco dziękuję. Minister infrastruktury, pan Andrzej Adamczyk. Szanowni Państwo, Kongres 590 to kongres, który łączy wszystkich. Dzisiejsze spotkania, debaty, dyskusje, panele odbywają się dzięki udziałowi naszych partnerów strategicznych, a są nimi Enea S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen. Dziękujemy partnerom głównym plus. Są to PKO Bank Polski, Grupa PZU i Grupa Tauron.